Jak rozwiną się Twoje finanse? Przyjrzyjmy się, kochani, dzisiaj sprawom finansowym. Pierwsza grupa, karty Lenormanda, ametyst i druga grupa, też karty Lenormanda, kryształ. Zanim odkryję karty, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, komentowania. Dziękuję. Zapraszam również na wróżby indywidualne, na tematy takie jak miłość, partnerstwo, rozwój zawodowy, finanse, prognozy związku, również lustro. Mój e-mail znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. W sprawie wróżb indywidualnych proszę pisać na mój e-mail. Zapraszam. Zacznijmy, kochani, o finansach. Grupa pierwsza. Tak jak wspomniałam, ametyst fioletowy. I przyjrzyjmy się tej grupie. Co w finansach? W finansach jakieś nowe, być może lub lepsze umowy. Umowy, nowe związki, nowy zespół może pracowniczy, nowe znajomości, związki. Przede wszystkim układy. Jednak uwaga, jeśli chodzi o fałszywych ludzi, którzy ewentualnie chcą Wam zaszkodzić. W finansach grają z Wami nieszczerze, nieuczciwie. Być może intrygują, kłamią, chcą oszukać, chcą Was wykorzystać lub okraść nawet. Także uwaga, by w pracy, tam gdzie macie umowy lub jakieś kredyty podpisujecie, czy notarialne umowy, czy rozmawiacie gdzieś w banku o jakichś sprawach właśnie tutaj, czy hipotecznych, leasingowych, czy kredytowych, proszę uważać na wszelkie jakieś tutaj nieuczciwości i oszustwa. Ponieważ ktoś tak jakby chciał Was troszeczkę przechytrzyć, czy oszukać, po prostu nie powiedzieć Wam prawdy, czy ukryć jakieś szczegóły tej umowy. Jeśli chodzi o umowy w pracy, czy nowe umowy, czy stare umowy, czy lepsze umowy pracownicze, uwaga na fałszywych ludzi, którzy ewentualnie mogą być dwulicowi lub mieć więcej nawet twarzy, czy Was gdzieś tam obgadywać lub z Wami nieszczerze zagrywać. Niemniej jednak będzie niespodzianka, być może zaproszenie na jakąś ważną rozmowę, gdzie macie szansę dostać lepszy awans, nową pracę, dostać nową umowę o pracę, nowy kontrakt. Ta karta mówi o dobrym rozwoju w finansach, o rozmowach kwalifikacyjnych, zaproszeniach, jakiejś miłej niespodziance, o miłym, dobrym, pozytywnym rozwoju spraw. Także wszyscy ci, którzy szukają pracy, być może zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. To jest karta Wasza, czyli osoby pytającej. Wy macie w głowie w tej chwili jakąś tutaj nową umowę, czy podwyżkę, czy nowe jakieś awans. Macie to w głowie. Przemyślcie, zaobserwujcie, którzy ludzie grają z Wami nieczysto, nieszczerze i uważajcie, by nie przegapić jakiejś okazji, jakiejś rozmowy, jakiegoś podania o pracę, anonsu ważnego, ponieważ tutaj jest szansa na jakąś właśnie polepszenie, na jakieś polepszenie sytuacji. Pieniądze. Ta karta to jest karta pieniędzy, czyli pieniądze przyjdą do Was, jeśli będziecie tutaj bacznie obserwować i uważać,
jeśli chodzi o ludzi fałszywych, by się nie dać wykorzystać lub namówić na coś, co będzie oszustwem. Dziecko mówi o nowym początku, czyli jakiś nowy początek, tak jak mówiłam, nowe umowy, sprawy finansowe mają szansę poprzez to rozwinąć się dobrze. Tylko uważajcie, tak jak mówiłam, karta przestrogi o tutaj jakichś fałszywych sytuacjach, fałszywych ludziach, nieszczerych czy kłamstwach, intrygach, które Wam mają ewentualnie zaszkodzić. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to też karty Lenormandza. I zobaczmy. Grupa druga to kryształ. Zobaczmy, co powiedzą karty. Oj, lis, niedźwiedź, skały i karta w przełożeniu drzewo. Ok, kochani, jeśli chodzi o Wasze finanse, uwaga, ktoś Was chce okraść, oszukać egoistycznie, gra z Wami nieuczciwie, przechytrzyć chce Was, ukrać Wam to, co cenne, albo Was wykorzystać. No, jeśli chodzi o lisa, powiedziałabym, że jest tu jakaś osoba bardzo nieszczera, chytra, rafinesa, która ma jakiś przebiegły, wyrafinowany plan, by Was oszukać, okraść z dóbr materialnych, ponieważ pytamy o pieniądze. Karta lisa, jest to na pewno jakaś osoba koło Was, która jest bardzo chytra i chce Was po prostu wykiwać, oszukać, przechytrzyć. Także uwaga na wszystkie jakieś umowy, które podpisujecie, na wszystkie kontrakty, przehandlowania, znaczy jak to się mówi, przepraszam, po polsku, pertraktacje, negocjacje, by ktoś Was po prostu nie oszukał jakimiś triksami. Karta lisa mówi o tym, że coś może wejść na fałszywe tory. Albo jeśli chcecie wziąć jakieś kredyty, czy podpisać leasingi, jakieś notarialne umowy, to jest teraz fałszywy czas na to, niedobry czas, nieodpowiedni czas. Ponieważ traficie na ludzi, którzy są nieszczerzy, nie mówią prawdy w stosunku do Was, którzy jakby poprzez wyrafinowanie i spryt Was mogą oszukać. Karta tam mówi o oszustwie, o złodziejstwie. Także proszę uważać, żebyście byli nierozczarowani, ponieważ ktoś w dosłownym tego słowa znaczeniu może Wam finansowo zaszkodzić. I będziecie bardzo rozczarowani. Natomiast druga karta, kochani, mówi tutaj o tym, że chcecie uleczyć jakieś Wasze sprawy finansowe. Potrzebujecie tu ewentualnie pomocy kogoś, jakiegoś urzędnika, czy sędzi, czy adwokata, jakiejś osoby urzędowej, silnej, z pozycją dobrą, silną, wiedzą, by uratować Waszą sytuację finansową, by polepszyć Wasze finanse. Być może macie jakieś długi, czy komornik wsiadł Wam, czy, no nie wiem, jakieś zaległe sprawy do zapłacenia, rachunki. Tutaj jakbyście chcieli uleczyć te wszystkie sytuacje, które właśnie ciążą, obciążają Was i potrzebujecie być może nawet rady specjalistów, finansowych specjalistów, czy kredytowych, bankowych specjalistów, urzędników. Niemniej jednak tutaj trafia to na blokady, na obciążenia, na jakieś tutaj mozolne, ciężkie do rozwiązania sprawy. Czyli ulepszenie Waszych finansów nie będzie łatwe. Będzie to mozolna, ciężka praca, która wymaga wytrwałości i siły. Natomiast
Karta w przełożeniu do taki ten drzewo, czy dom, czy nie drzewo, mówi o tym, że uda Wam się pozytywnie ulepszyć Wasze sprawy i sytuację finansową oraz wzrost. Wzrost pieniędzy. Wzrost pozytywny i ulepszenie, pozytywne uzdrowienie Waszych spraw finansowych. To właśnie obiecuje ta karta. Wzrost przede wszystkim. To drzewo rozrasta się ciągle w bujne, silne, mocne. Drzewo, które ma głęboko korzenie. Właśnie tak też Wy się finansowo macie szansę rozrosnąć. Oczywiście za Waszą aktywnością. Tylko uwaga na ludzi fałszywych, którzy chcą Was tutaj sprytnie, klewa, po prostu oszukać. Czyli uwaga, to co podpisujecie, czytać proszę dokładnie, małą czcionkę, to co małym drukiem jest wydrukowane, właśnie proszę uważać, wszystko dokładnie czytać, analizować, by ktoś Was nie oszukał. Dziękuję serdecznie grupie drugiej. Życzę Wam oczywiście dobrego rozwoju Waszych spraw finansowych, by wszystko rozrosło się właśnie bujnie, pozytywnie, wszystkie Wasze troski finansowe się rozwiały, rozeszły. Do usłyszenia, kochani, już niedługo.